Jest 5:30 rano i za chwilę wyjadę wraz z moją mamą na rynek, wiejski rynek, gdzie będę kupować troszkę owoców i warzyw na przetwory na zimę. Dlaczego tak wcześnie? Ponieważ takie rynki z reguły zaczynają się bardzo wcześnie rano, kończą tak około południa albo i wcześniej, w zależności od tego, czy jest deszcz, czy nie. Dlaczego na taki rynek? Ano dlatego, że są tam producenci rolni, mali sadownicy, od których bezpośrednio po fajnych cenach możecie kupić świeże warzywa i owoce. Zachęcam Was do takiego poszukiwania pod miastami lub też małych miejscowościach ryneczków wiejskich, bo po pierwsze oszczędzacie, po drugie kupujecie bezpośrednio u producentów za bardzo często za grosze. Takie rynki wiejskie może nie mają pięknych płytek, oświetlenia, klimatyzacji i wielu innych rzeczy, które macie w supermarketach, ale naprawdę warto je odwiedzić, warto zobaczyć, porównać sobie ceny i stwierdzić, na czym wychodzicie lepiej. I coś, bo 2 złote, takie też pożyczne, tylko mała. A, no dobra. Smakuj mi chwilę, żeby wyczuć. Dziewiętnaście trzydzieści, dołożymy na 20 no. Już. Siedemnaście złotych. A ile tam jest? 5 kg. Ojej. To po ile tam jest? Tam, 50 nawet nie. Czy 40. A buraczki? Jest taka paląca ta cebula? Dobra, jest. Niech się pani nie boi. Się opłaci. Wie pan co, ja tu wjadę samochodem. Nie ma problemu. Piotr! No dawaj, poczekaj się, człowiek. Epka, stój tutaj sekundę, ja te pomidory weź, a ja pójdę chałupę kupić i chleb. Niektórzy często mówią, a po co mi taka ilość ziemniaków, czy papryki, czy też buraków, ale ja zawsze powtarzam, że ludzie nawet z miasta mogą się dogadać, 2, 3, 4 sąsiadów, ktoś jedzie na taki rynek, kupuje cały worek, a potem po prostu się rozdzielacie. Ja tak robiłam, jak mieszkałam w Łodzi. Ten wiejski rynek jest w odległości niecałych 20 km od Łodzi, co zajmuje kilkanaście do 20 minut autem. I tak podczas dzisiejszych zakupów kupiłyśmy 15 kg ziemniaków, 30 kg buraków, 10 kg cebuli, 20 kg pomidorów polnych, 2 kg brzoskwini, 2 kg pomidorów takich większych, kilogram czosnku polskiego, 15 kg papryki, i 0,5 kg malin. I to wszystko, co tutaj widzicie, za niespełna 170 zł.